koń biały jest, tak jak mleko, jak śnieg ten koń biega tak lekko. A trzeci koń to koń ze stali, chrapy chrapliwe, o kości pali. Od 6 do 14 marca w Liceum Ogólnokształcącym imienia Adama Asnyka w Bielsku-Białej realizowany był projekt związany z teatrem. I warkoczyki mają te cztery ogony. Taki pomysł, który miał za zadanie po prostu uatrakcyjnić naszą szkolną rzeczywistość, ale też przede wszystkim, jak wiele innych działań, skierować to do mieszkańców Bielska-Białej, ale również i okolicznych szkół. Projekt nam się rozrósł, oczywiście znalazło się wielu chętnych naszych nauczycieli, którzy zaangażowali się w to. No i od początku ta inicjatywa miała za zadanie także angażować ludzi znanych, w tym także naszych absolwentów, którzy zawsze chętnie tu do szkoły wracają, no i opowiadają o swoich pasjach. W ramach projektu zorganizowane zostały konkursy plastyczne i wokalne. W trakcie jego trwania odbywały się spotkania z aktorami, między innymi aktorką Teatru Polskiego w Bielsku-Białej, Wiktorią Węgrzyn. Po prostu nagle się zakochałam w tym mieście, absolutnie, i w mieście, i w teatrze. No i bardzo jestem szczęśliwa z tego powodu, że jakby odkryłam miasto w zasadzie niedaleko Krakowa, ale które ma taki urok, gdzie mnie tą krakuskę, taką Kraków absolutnie uwiodło. Konkurs, czy ogólnie szerzej mówiąc projekt Kobiety zwyczajne, niezwyczajne w historii współczesności trwa już od 5 lat, to jest 5. edycja, no i zawsze staramy się, żeby to były działania zarówno takie adresowane do uczniów, aby mogli pokazać swoje talenty, swoje prace, swoje zdolności, ale też, żeby angażować innych do wspólnych działań typu spektakl, koncerty, działania plastyczne, prace, które prezentują. To jest forma, a jednocześnie moje wnętrze. Ja też tutaj jestem w jakimś sensie formalna, bo normalnie człowiek tak nie rozmawia. Ja mówię do was, a wy nic nie mówicie. Z uczestnikami projektu spotkała się aktorka filmowa i teatralna pochodząca z Bielska-Białej, Barbara Bursztynowicz. Ponieważ to jest nasza absolwentka, asnyczanka, więc utrzymuje kontakty chętnie ze szkołą. Przyjaźni się tutaj też z nauczycielami, którzy kiedyś pracowali, czy jeszcze pracują, a znała ich jeszcze z lat szkolnych. No i dzisiaj i w tym roku postanowiliśmy właśnie zaprosić panią Bursztynowicz, niejako też inicjując trochę przyszłoroczny jubileusz, bo przecież za rok Asnyk będzie mieć 110 lat, więc okrągła rocznica. No i tak powolutku chcemy też te klimaty przywoływać na stuleciu tej szkoły szacownej, starej, ale też przecież bardzo nowoczesnej jak na dzisiejsze czasy. Wy jesteście teraz moją publicznością. Ja jestem Barbarą Bursztynowicz, aktorką, ale niczego nie przedstawiam. A jednocześnie coś przedstawiam, coś wam chcę przekazać. Na tym też polega aktorstwo. Muszę was przekonać do siebie. Ważnym elementem projektu był monodram w wykonaniu ucznia bielskiego Asnyka. Unosiły się w powietrzu, siadały mi na twarzy, przelatywały dookoła mojej głowy. To było piękne. Więc to przedsięwzięcie w ogóle pojawiło się w mojej głowie i w głowie pana profesora Jacka Lisickiego już tak naprawdę na początku września. Chcieliśmy zrobić coś, co pokaże jakby nasze umiejętności wspólne, ponieważ pan profesor bardzo dobrze pisze, do czego się jakby sam nie chcę przyznawać, natomiast jest w tym naprawdę dobry. No ja gdzieś tam dorzuciłem jakby swoją kroplę tak naprawdę w tym morzu tego, co on przygotował. Że się zgubiłem w raju. Pragnąłem już nigdy nie otworzyć oczu, usłyszałem muzykę. Opieramy ten monodram tak naprawdę na
na tym, co jakby sami zaobserwowaliśmy w życiu i to, co nas jakby bolało, jakby próbowaliśmy przenieść to na papier i na aktorstwo. Ale proszę, pospiesz się, bo wszystkie moje części... Monodram opowiada o młodym człowieku. Jest to chłopak, który bardzo niedawno stracił wzrok, bo 3 lata temu. Jest on rok młodszy ode mnie, bo ja mam teraz 19 lat, on ma 18. Ma na imię Kuba. Jakby chcemy pokazać problemy, z którymi, prawda, musi się borykać młody człowiek, który po prostu jest przez to życie pokrzywdzony. Jakby chcemy tak naprawdę pokazać, że tak naprawdę każdy ma w tym monodramie, może odnaleźć coś dla siebie. No bo on również walczy z codzienną rutyną, z tym, że po prostu no, jakby nienawidzi własnego życia tak naprawdę. Jakby z tego, jakby no, chcieliśmy pokazać nasze, właśnie przez to też nasze bóle gdzieś tam życiowe. Zniknęło imię lęku i zniknęło imię żalu.